Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie z tej strony Yuken. Przed nami szósty odcinek z Kebab Chef Restaurant Simulator, który widzę, że dość wam się spodobał. Mi, powiem szczerze, również. Na razie nie ma tutaj jakichś sygnałów, żeby miało mi się to znudzić, więc wszystko spoko. Niech was też, moi drodzy, od razu na początku powiem, nie zwiedzie dość spora liczba kasy, którą mamy na koncie, bo te 16 tysięcy to wcale nie jest jakieś kosmiczne, a to z tego względu, że po pierwsze mamy 5 tysięcy kredytu, no przyjmijmy, że będziemy mówili w złotych, będziemy to na złotówki przeliczali, tak jak zawsze to robię, a po drugie chyba około 6 tysięcy dostałem ze sprzedaży tych mebli, które miałem w ekwipunku, także drogi widzu, który mi to doradziłeś, żeby te meble ekskluzywne sprzedać, bo jest z tego całkiem fajna kasa, bardzo ci serdecznie dziękuję za poradzenie, bo ja po prostu zwyczajnie na to nie wpadłem, żeby tak zrobić. Mamy dużo stolików, no na dzisiaj i chyba od tego w ogóle zaczniemy całą naszą tutaj wyprawę, moi drodzy. Zatrudnimy sobie jakąś panią Natalię, której rolą będzie mycie naczyń, sprzątanie oraz chyba podawanie dań albo odbieranie pieniędzy, nie wiem, zobaczymy. O, już przyszła pani Natalia, już myje naczynia, no i to będzie fajne, to będzie fajna opcja. Talerzy mamy w sporym zapasie. No i wypadałoby, słuchajcie, odblokować nowe przepisy, których się troszeczkę boję. Nie wiem, czy uda nam się w tym momencie takie menu skomponować. Tu mamy szaszłyki z kurczaka. Będzie pewnie trzeba te szafki dokupić, jeśli... No, odblokować mogę kebab z pomidorami. Zobaczymy. Odblokować mogę... O, rosół. Tam wiem, że żeby zaprosić jakiegoś smakosza, to musi być. I jest doner kebab. Mamy, moi drodzy, czyli maszynkę do kebaba trzeba kupić. Jest. No, doner kebab będzie naszą tutaj dzisiaj podstawą, tylko tak myślę, gdzie bym to wstawił. No raczej bym te przyprawy... A może tu wstawimy doner kebaba? Cholera wie, gdzie go wstawimy. Nie mam za bardzo miejsca, więc raczej te przyprawy bym wstawił tu. Troszeczkę je przesunął. Nie wiem, czy dwa palniki nie powinny być. Jeden do rosołu, jeden do zupy pomidorowej, no ale to zobaczymy. Ketchupy nawet mogą sobie, słuchajcie, stać z tej strony. Stać, a nie. Dobra, niech i leżą. Dobra, jeden leży, drugi stoi. To dwa stoją, okej. Okay. Czyli, moi drodzy, akcja taka. Nie wiem, czy nam na wszystko starczy kasy, no ale myślę, że mamy jej tyle, że powinno starczyć. Czyli kupujemy maszynkę do kebaba. Moi drodzy, kochani, na razie chyba nie będę kupował drugiego palnika. Niech nam jeden na razie wystarczy. O, tu może bliżej grilla ta maszynka, żeby sobie stała. Zobaczymy przepisy, bo to też jest dość istotne. No tak, tutaj szafki nie wstawimy, tutaj też nie. No to jedynie można tutaj dwie szafki dostawić. Tak trochę lipa będzie, no ale nie mamy wyjścia. Cel, moi drodzy, też byłby taki... No docelowo będziemy walczyli o to, żeby jak najszybciej przenieść się do tej restauracji. Nie wiem, tam jakiś kredyt można wziąć, aczkolwiek wiecie, że ja... Tak w ciemno z kredytami to jestem trochę przeciwnikiem. No widzicie, te szafki nie stykają się tak jak powinny. No ale dobra, nic z tym nie zrobimy. Zobaczymy, czy to starczy. Trochę tych dań będzie. Jestem cały czas ciekaw, ale mówię, drogi widzu, jeśli ty o tym wiesz, to też mnie o tym nie informuj. Zobaczymy, bo jestem ciekaw, czy te wszystkie tutaj rzeczy będziemy przenosili do nowej restauracji, czy będzie trzeba nowe meble kupić. Dobra, widzę, że jedno danie tu mamy gotowe i od biedy tego steaka też. To może wiecie co, w ogóle zaczniemy od tego. To jest pierś z kurczaka. Słuchajcie, tylko teraz jeszcze się upewnię, czy jest na pewno doprawiona. No to komponujemy menu. No ja myślę, że zrobimy taki manewr, że... Oj, ziemniaków nie mamy chyba. No nic, po kolei. Po kolei. Antrykot to wiem, że był z... pomidytkiem i z tą pietruszką śmieszną. Także też go zaraz tutaj skomponujemy. To wiecie co? No to zróbmy już ryzyk fizyk. No mamy kelnerkę, słuchajcie, ryzyk fizyk. Dajmy wszystko po prostu, co jest. Nie wiem, czy uda mi się wszystkie składniki zrobić. Nie wiem, czy rosół mi się uda zrobić. Ryzykuję po prostu w tym momencie totalnie. I dodaję wszystkie możliwe rzeczy, słuchajcie, do menu. Totalnie wszystko dodałem do menu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cztery nowe przepisy. Pierwszy, pierś z kurczaka. Tu bym sobie dał kebaba. No to pierś może tutaj walniemy. Teraz, żeby się nie pomylić oczywiście.
Okej, prawie dobrze. A, to tak nie działa niestety, to tak nie działa. Dobra, to i tak sobie pójdziemy tutaj, bo pomidytka trzeba, słuchajcie, pokroić. Ciekawe, co by się stało, jakbym dał w całości. Nie chcę na razie takich eksperymentów widzowie robić, wiecie. Pierwszy raz się spotykam tutaj, żeby z pietruszką takie coś było podawane. No ale okej, niech będzie. To będzie druga rzecz. No frytasy to wiadomo, rzecz będzie trzecia, będzie szybka. I zaraz zresztą zobaczymy. Ziemniak. Nie wiem, z 4, 5, 6. Mogą się przydać, słuchajcie. Ziemniaki. Na razie to mam tak zrobione, jakoś mi to wygodniej, żeby te rzeczy mieć wszystkie, słuchajcie, w kartonie. Jakoś mi wygodnie. Coś mi się wydaje, słuchajcie, że chyba mi nie starczy. O, tu składniki jakieś brakują, no trudno. Mocno coś mi się wydaje, że nie starczy chyba wszystkiego, słuchajcie, ale to się zaraz przekonamy. Takie jakieś mam dziwne tutaj przeczucie, że szafek nam nie starczy na jedzenie. Jestem ciekaw, jak ta nasza pani Natalia będzie pracowała. Nie wiem, czy to jest sens robić na razie na zapas. No, z po dwie porcje wszystkiego, jak widzicie, staram się robić, żeby był zapas, żeby dokładać. Nie wiem, czy ta pani Natalia będzie to też nam dokładała. To idąc tym tropem, oczywiście wszystko trzeba by też w duplikacie zrobić, ale to zobaczymy. To zobaczymy, moi drodzy. Cyk. Pieką się frytki, pieką się. To talerz. Niepotrzebnie brałem. W sumie idąc tym tropem, to mógłbym od razu brać stamtąd talerz. Jeszcze chwilę. I to mnie trochę dziwi, nie? Że wyciągnąłem, słuchajcie, z tego, a nadal pokazuje, że one się pieką. To jest takie trochę bez sensu, moim zdaniem. Na razie to wyłączmy. Ketchup. Chyba aż tyle te frytki nie zdążyły wystygnąć, co, moi drodzy? Jak myślicie? No bez sensu do mikrofali je wkładać. Tak by było trochę suchársko. Gdyby przez chwilę mi frytki wystygły. Temperatura 100%. No, czyli tam nie zdążyły wystygnąć. Okej. Okay. Mamy pierś z kurczaka, udek z kurczaka nie mamy. No to już będzie trzeba, słuchajcie. Tak, mam zapasy, moi drodzy, porobione i nie do końca się odnajduję, bo stwierdziłem, że ten węgiel, słuchajcie, nie jest jakiś super drogi, no jeżeli on 25 kosztuje i tam podpałka chyba dychę, no to lepiej kupić po 10 i już mieć w zapasie, niż biegać tak co chwilę, nie? Nie wiem, drogi widzu, czy się zgadzasz tutaj z moim podejściem. Mi się wydaje ono dosyć sensowne. To zrobimy od razu tak. Ej, nie to. Udko z kurczaka. No to zrobimy od razu po dwa. I starczy. Starczy. Nie mamy tu jakichś, jak widzicie, nie wiem jakich zapasów. Udko z kurczaka było z pomidorem. No to już do mikrofali, że już niech będzie ten zużyty. I co tam jeszcze w udku z kurczaka było? Już nie pamiętam. Słodka papryka chili. A czemu to się tu... Coś się, widzowie, tutaj ewidentnie, słuchajcie, skopciło. No jak udko z kurczaka mogło mi się, słuchajcie, upiec jak... Zobaczcie, udko z kurczaka mi się pali na desce. No coś tu jest nie halo. Coś się zbugowało. Oj, soli dałem o 1 gram za dużo. Ciekawe co. Zobaczcie, tutaj mi się udko z kurczaka pali. I ono mi się ewidentnie pali. No jak... Na czym ono mi się pali? A teraz co się ze solą stało? Sól mi uciekła. Aha, chyba, że się skończyła sól, co? Kurde, będę musiał sól chyba kupić. Chyba nie. A nie, gdzieś mam może. Tylko nie wiem gdzie. Nie mam soli kupionej? Serio? Jest tu sól. Okej. Okay. Widzicie, no bo to nie są jakieś tam drogie rzeczy, no to... w drobnych zapasach sobie... kupiłem. Zaraz jeszcze się przekonamy, czy aby na pewno, słuchajcie, to udko z kurczaka tak się robi, ale my tu się bawimy jakimiś udkami z kurczaka, a tu wiecie, sytuacja taka, że
że trzeba kebaba robić. Nie wiem jeszcze, jak się robi ten doner kebab. Zaraz to sprawdzimy. Jak to działa? Zaraz zajrzymy, słuchajcie, do przepisów. Jak widzicie, tutaj staram się zawsze dość precyzyjnie to robić, tak? Jeśli chodzi o te zapasy, żeby na pewno nam niczego nie zabrakło. Z tego, co pamiętam, to łódko z kurczaka było z... Aha, dobrze, że jeszcze to nie spadło. Nikt nie widział, widzowie. Sorry, jak ktoś z was będzie musiał to zjeść, to sorry bardzo. Takie mamy początki restauracji. Chociaż tak szczerze, ja wiem, my se tu jaja robimy, ale tak szczerze, czasem nie widzimy tego, jak nam jedzenie podają i ja się obawiam, że jakbyśmy widzieli, to byśmy się często, słuchajcie, za głowę mogli chwycić. No niby tu nic nie ma. Papryka chili i sól, słodka papryka chili to są przyprawy, udko z kurczaka, pomidor, plasterki pomidorów. Dobra. Na wszelki wypadek do mikrofali, żeby... O tak, i tak muszę do mikrofali, i tak, bo pomidor jest zimny. I jedno gotowe danie już sobie damy. Co tam jeszcze miałem zrobić? Są frytki. Dobra, to bierzemy się teraz za te kebaby, za te szaszłyki. O, my nie mamy w ogóle, słuchajcie, bo tu będzie trzeba akcję zrobić. Mielenia mięsa, widzowie. Tu będzie trzeba zrobić akcję mielenia mięsa, moi drodzy. Zaraz sobie przypomnimy, jak to tutaj szło. Pieczenie, no trochę przypieczone. Czekajcie, zaraz sobie przypomnimy. Mam nadzieję, że mi grill nie zgaśnie. Bo to było tak, po kolei. Widzicie, jest dużo tych przepisów i łatwo się w tym momencie pogubić. Zwykły kebab. Zaczynamy od zwykłego kebaba, czyli... ściągnij rożen na patyk. Aha, tam był też czosnek. Dobrze, weź plasterek antrykotu. Okej. Zmiel maszynką. No dobra, mielimy maszynką antrykot. Tłuszcz wołowy. To było chyba to? Nie, to jest pierś z kurczaka. Tu jest tłuszcz wołowy. Pokroić. I do michy. Dobra. A czemu ja tego przepisu sobie, słuchajcie, nie przypiąłem. I teraz weź plasterek antrykotu, maszynkę do mielenia, pokrój tłuszcz wołowy, dodaj do mięso mielone, kawałki tłuszczu wołowego, sól i czarny pieprz. Czarny pieprz, 3 gramy. Tak? I sól. Dobra. Szpikulec do szaszłyków, aha, i pieczemy, dobra. No to słuchajcie, no kebaba też chyba na zapas już upieczemy, nie? Jak widzicie, szpikulców też trochę kupiłem, także trochę takich inwestycji porobiłem, bo inaczej się nie da, nie? Ja myślę, że od razu tą michę, słuchajcie, opróżnimy, żeby wiecie już... Po co to w tej misce ma być, jak można od razu upiec, nie? Tak mi się wydaje, dobra, talerz by się przydał. Nie, to nie ten talerz. Ten. Oj. Dobra. Czekajcie, bo tu jest jeden kebab. A łe, bo to jeden kebab na talerz wchodzi, nie dwa. Nie wiem czemu, ja myślałem, że dwa wchodzą na talerz. Zrobiłem 4. No dobra, no to tak schowamy do lodówki przecież. Nic się nie stanie, nie? Pokrój czosnek. Aha, czyli grilluj czosnek i zielona papryka. No widzicie. Ale czekajcie, zielona papryka jest już gotowa. To ją włożymy. Czosnek grillowany też już mamy gotowy. No to trudno, będzie w mikrofali to. Nic nie zostało na grillu? Bo chcę użyć, wiecie, mam nakupowanych składników nowych i chcę użyć. Czyli kebab, plasterek czosnku, zielona papryka. Aha, no i to jest cały kebab, a nie były dwa? Szpikulec do szaszłyków, miska do kebaba, grilluj, ściągnij czosnek, zielona papryka, pokrój czosnek. No i niby jest jeden kebab. No jak jeden, to jeden, no. Okej. Myślałem, że są dwa włożone. Od razu przygotujemy, wiecie, na gotowo, nie? Wszystko. Taki lipny ten kebab.
z tym czosnkiem tak trochę. I jedno będzie już do lodóweczki na gotowe. Cyk. Jestem ciekaw oczywiście tego prawdziwego kebaba, do którego właśnie teraz przyjdziemy. A ten kebab wrzucimy, wiecie co? Nie mamy za dużego wyjścia w sumie, gdzie go wrzucimy. Zwykły kebab. No w miarę okej. Co nam jeszcze zostało z tych przepisów, moi drodzy? To tak, to sobie wrzucimy luźno już na razie do lodówki, bo nie chce mi się was tutaj też zanudzać, jak układam na talerz, no bo to nie jest jakby nic takiego. Ten antrykot, myślę, że jeśli on już tutaj sobie jest, to można go... Wiecie co? Myślę, że można go od razu przygotować i też będzie na zapas. Bo znając życie się skończy, a póki grill się pali, to... Same frytki w zasadzie też można na talerz już podać. Jezu, ja się już tutaj motam, nie? Widzowie moi drodzy, ja już się tu motam, bo to jest naprawdę akcja, wiecie, akcja szybka. Tutaj każdy ruch ma znaczenie. Dobra, frytki niech sobie tu będą. To tu zrobimy antrykot na talerz. Widzicie, i w ten sposób pozbędziemy się też niektórych składników. Znaczy pozbędziemy. Nie tyle, że pozbędziemy, co po prostu... o. Nie tyle, co pozbędziemy, co po prostu już będziemy mieli na gotowo, nie? Dobra. Nie wiem, ten antrykot gdzieś tam. O, grill zgasł. No trudno się mówi, żyje się dalej. No dobrze, moi drodzy, to co nam jeszcze z przepisów brakuje? Grillowana wołowina jest, udka z kurczaka są, frytki, to zupa pomidorowa niech poczeka. Zwykły kebab, pierś z kurczaka, szaszłyki z kurczaka. Kurczę, dodałem do menu szaszłyki z kurczaka, będzie trzeba je też zrobić. Jeszcze dodałem kebab z pomidorami. Tutaj jest dużo. Pokrój antrykot. Zmiel za pomocą maszynki do mielenia mięsa. To brzmi ciekawie, tylko czy my mamy antrykot? Chyba gdzieś tu był. W kartonie powinien być. Poczekajcie, widzowie. Antrykot, dobra. Ciągle mi się myli, zamiast zamknąć karton, to... Pokrój antrykot, no bo rozumiem, że całego nie mogę zmielić. Dobra. Zmiel za pomocą maszynka do... Mogłem sobie przypiąć w sumie ten przepis. Trochę, widzowie, jestem gapa. Mogłem sobie, słuchajcie... To jest teraz kebab z pomidorami. Tego jeszcze nie spodziewałem. Ej, co ja robię? Nie. Czyli pokrój antrykot, miel za pomocą maszynka do mielenia mięsa, pokrój tłuszcz wołowy. Dobra. Czyli to podobny schemat jak w tamtym kebabie? Pokrój tłuszcz wołowy. Dodaj do miska do mieszania. Tłuszcz wołowy. Sól i paprika chili. O kurde, zmieniają się trochę, zmieniają się przepisy. Już mi się to zacznie... Może mi się, widzowie, zacząć to już mylić, nie? Dlatego zawsze warto ten przepis sobie przypiąć, bo powiem wam szczerze, że przy takiej ilości łatwo się pomylić. Weź szpikulec do... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Przymocuj do rożna z miska do mieszania. No szpikulec do szaszłyków, to źle jest napisane. No to czyli to mamy ten typ, to mamy to samo. No to jakby po co ja to na nowo robię? Jest kebab z pomidorami, no to będzie to. Czekajcie. Mamy szpikulec już załóżmy ugotowany, tak? Ugrillowany. No tak czy nie? No chyba tak, nie? Widzowie. Napiszcie w komentarzach, jak uważacie inaczej. No ale on już był, no to już go mamy tutaj. Gdzie kebab z pomidorami? To tego tutaj weźmy. Dobra, i teraz dalej. Pokrój pomidor. No okej, przymocuj do rożna plasterki pomidorów. Czekajcie, to ja mam... To jest w innej kolejności. Znaczy to jest jakaś różnica? Jeśli ja sobie tego pomidora po prostu tak... Trochę ta instrukcja tu jest skopana, powiem wam szczerze.
Słuchajcie, jest trochę skopana instrukcja. Są plasterki, no już mam. Ściągnij narożen patyk, przenieś na talerz kebab. Grilluj ziemniak i cebula. A widzicie, to trzeba grillować cebulę. Nie czosnek, cebulę. Grillować cebulę. Ziemniaka, to jest trochę inaczej. To jeżeli tak, to już musimy razy dwa. Kurde, gdzie jest cebula jakaś? Jery. Cebula. Wyższa szkoła jazdy, widzowie. Znaczy, mnie to kręci, żeby nie było, nie? Jakby tu nie narzekam, mnie to mega kręci, że tak... no wymaga to od nas myślenia, natomiast jak widzicie, też zaczynam się motać, nie? Bo tych przepisów jest tyle, że no nie będę tutaj, wiecie, mądrali udawał. Ewidentnie zaczynam się motać, bo już robi się wysoki lot, nie? Robi się, widzowie, wysoki lot, jeśli chodzi o to. No dobra, czyli grilluj ziemniak i cebula i potem ziemniak i cebula pokroić i dodać na talerz. Dobra, no. To jeszcze jeden pomidor, ale... Aha, bo pomidora już nie mamy ugrillowanego, trzeba go włożyć. Widzicie? Bo to chciałbym, żeby to było po prostu identycznie. Ej, cofnij. Patrzmy, co tu się jak piecze. Cebula chyba będzie pierwsza, ta. Tak? Zgadłem, widzowie. Zgadłem. Ziemniak też już się upiekł i ten ziemniaczek też się upiekł. Czyli teraz pokrój ziemniak, pokrój cebula. No dobrze. A, czyli to plasterki ziemniaków mają być. Okej. Okay. Widzicie, jest to troszkę inaczej. Tam są frytki, a tu są plasterki ziemniaków. I cebulę też. Ta cebula pieczona wygląda trochę jak czosnek. No to ten kebab jest bogatszy, jakby nie patrzeć, widzowie. Tamtego kebaba. Jestem ciekaw jeszcze tego donera. Właśnie, bo my jeszcze donera musimy zrobić. Nie wiem, chyba nie wystygło, ale dla ryzyk fizyk do mikrofali. Powiem wam, że też się mogę pomylić, kurczę, z tymi daniami, nie? Które danie jest, które w lodówce na gotowo. To nie będzie, widzowie, takie wszystko proste. Dobra, to wiecie co? Żebym o misce nie zapomniał. Miska musi do lodówki pójść. Nie ma wyjścia. Zwykły kebab. Szaszłyki z kurczaka? Nie, kebab z pomidorami, to jest ten. A czemu składniki im brakują? To coś... A, ja może przypraw nie dodałem. Pomidora brakuje i... Jak brakuje pomidora, jak kurwa jest pomidor, przepraszam. Czyli nie liczy się pomidor, bo go nie ugrillowałem w kawałkach, okej. Okay. Czyli słuchajcie, ten pomidor, nie? Ten pomidor, widzowie, z tego, to musi być w kawałkach ugrillowany, to wtedy się liczy. No dobra, no. Co ja poradzę? No trudno. Ostatnia rzecz, którą musimy zrobić, ale i tak wszystkiego, jak widać, bo jeszcze dwie rzeczy, jeszcze dwie zupy nam zostały i jeszcze kebab... no kurczę, powiem wam, że ciężko, ciężko. Dobra, doner. To, na co czekaliśmy. Pokrój antrykot, przymocuj do maszyny. Do kebaba, tak? Do doner maszyny, czyli tu... A! Działa, widzowie. Grilluj z obu stron. Weź nóż do donera. Nie mamy noża do donera. Trzeba iść kupić nóż do donera. Widzowie, trzeba iść kupić nóż do donera. No jak ja tu przejdę? Dobra, przeskoczyłem. 40... Widzicie tą przewidywalną liczbę? Kochani, tutaj jest liczba pokazana. Przewidywana liczba klientów od 40 do 51. Czy wy to widzicie? Bo ja nie wiem, czy ta jedna kelnerka mi da radę, nie? Słuchajcie. Liczba klientów. Dobra, nóż do donera. I teraz co? Teraz pewnie jakiś talerz trzeba wziąć. Pokrój antrykot do maszyny, grilluj z obu stron, weź do donera, zetnij plastry donera, 5 plastrów. A nie, co ja robię? No odłóż.
Tu jest nóż do Donera. 5 plastrów. Raz. 2. 3. 4. 5. 5 plastrów. To są te plastry, tak? Aha, i mam ułożyć na talerzu. Dziwnie to wygląda. Ale niech będzie. Niech będzie, widzowie. Jest Doner. Jest Doner kebab, okej. Zetnij plastry z ciołem. Frytki. Dodaj do... No dobra, no frytki to wiem jak zrobić. Akurat nie musicie mi tłumaczyć. Mamy tutaj... Mogłem to sobie inaczej w kolejności też ułożyć, ale... W sumie tego kebaba, wam powiem szczerze, chyba też muszę razy dwa zrobić od razu. Bo potem się pogubię, nie? Także zobaczcie, jak już mam opcję i robię to... To już po prostu zrobię to na dwa razy, bo inaczej będzie ciężko. Tak mi się, moi drodzy, wydaje, że od razu zrobimy na dwa razy, bo... Jakby idę za ciosem i wiem, jak to robię, nie? A tak się... O, czyli to jest na dwa razy, okej. Bo inaczej się pogubię, słuchajcie. Frytki się palą. Te w ogóle się chyba nie... Nie zaczęły nawet. Piec. Dobra, mamy 5 plasterków do Nera. No dobrze. No mamy frytki. Dobra, zrobiliśmy frytki. Frytki, ketchup i majonez. Aha, i tylko tyle, tak? No. Dobra. I co? I to jest cały doner kebab? Ketchup i majonez? Ja tutaj myślałem, że nie, czegoś tu chyba brakuje. W ogóle mam wrażenie, że chyba mięsa nie doprawiłem. Zobaczmy, czy to nie było wcześniej to napisane. Bo zobaczcie, nie było nic napisane odnośnie tego. Chwila. Pokrój antrykot. No zrobiłem. Grilluj. Dusz do Donera. Plastry Donera. No mamy 5. Zrobiliśmy frytki. Dobra. Frytki, ketchup. No nie jest tu nic podane. Nie jest tu nic podane, słuchajcie, że to trzeba jakoś solić czy pieprzyć. Więc jakby, no, wychodzi, że zrobiliśmy okej, nie? Zostały nam jeszcze dwie zupy tylko. Chyba. Czy tam coś jeszcze było? Kurde, widzowie, no to i tak nam nie starczy tych szafek. Tam jeszcze do tych szaszłyków z kurczaka jest jedno miejsce. Po co ja te zupy właściwie się chcę bawić z tymi zupami? Będzie przecież tyle roboty. A ja mogę chyba to jeszcze usunąć, widzowie, z menu. Przecież nie otworzyłem restauracji. Zobaczcie, przecież nie jest restauracja otwarta. To można zupy wywalić. I zostanie nam, moi drodzy, szaszłyki z kurczaka. Nam zostaną, bo chyba tego jeszcze nie zrobiliśmy. Weź pierś z kurczaka. Użyj przyprawy, sól i pieprz. Nie, tak. Widzicie, to za każdym razem jest inaczej. Tu się trzeba naprawdę mocno nagłowić. Pokrój pieś z kurczaka, pokrój tłuszcz wołowy. Idź mi stąd. Lampucero jedna. Pokrój pierś, pokrój tłuszcz, dobra. Weź szpikulec do szaszłyków. Cyk, cyk. No i grilluj. Cyk. Kawałki tłuszczu wołowego. Grilluj. Ściągnij nożem rożen na patyk. Czerwona papryka i cebula. Nie mam cebuli. Fajnie, że można sobie właśnie wybierać z kartona, co? No i co, to już się... Aha, to już ma dosyć. No dobra. Czerwona papryka, cebula, pokrój cebula. Szaszłyk z kurczaka, czerwona papryka, plasterki pietruszki jeszcze są. A, widzicie. Tu są jeszcze plasterki pietruszki. Cebula ile? Jeszcze chwilę ma. Kurde, tu się naprawdę łatwo... Ale ile tych plasterków pietruszki? Jeden plasterek pietruszki. Jest napisane... Bo nie jest napisane, że dwa, tylko... A, akurat zgasło. No i co? To wszystko. Plasterki pietruszki, czerwona papryka. No jest. Grillujmy.
Uff. Dobra, widzowie, chyba się udało, więc dwie rzeczy, zupy na razie chyba sobie podarujmy. Podarujmy sobie, widzowie, te zupy, bo nie ogarniemy, nie? I tak zwróćcie uwagę, że my w tym momencie nie mamy wszystkiego na zapas, bo na przykład to nie mamy razy dwa. Te szaszłyki z kurczaka my nie... Czemu brakuje plasterki cebuli? Aha, bo nie pokroiłem cebuli, dobra. Cebuli nie pokroiłem, widzowie. No to jest nieudane. Dzisiejszy dzień będzie mocno nieudany. Wiecie co? Nie będę może tego wszystkiego robił razy dwa, bo... No mamy generalnie tego, te kebaby, tam pieprzyć, te... Tam walić. Otwieramy bajzel. Zobaczymy, co się będzie działo. Ja też się nie rozstroję, prawda? Ważne, że mamy donera w zapasie. Tutaj gdzieś był. Nie widzę go zresztą. Co ja z tym donerem zrobiłem? Nie robiłem donera razy dwa? Mi się wydawało, że robiłem. Chyba, że tutaj gdzieś jest ten doner. Bo to są same frytki. Tu coś tu mi nie gra. To będzie ten doner chyba, nie? No, jest doner, dobrze. Nowy poziom restauracji. Patrzcie, już frytasy, już donery kupują. Co za ludzie. Już na kebaba, tutaj na, kurczę, wołowinkę na steaka. I widzicie, no dlatego ciężko jest to ogarnąć. Zobaczmy, moi drodzy, w ogóle jak wygląda to w banku. Nie możemy chyba tego kredytu wziąć. 20 tysięcy kredytu, ale na koncie musi być 10 tysięcy. No niby mamy 10 tysięcy. Znowu ktoś po kebaba przyszedł. O, tutaj już kelnerka pracuje, czy nie pracuje? Pomożemy jej trochę. Pomożemy jej, widzowie, trochę, bo... Ciekawe, czy jak ona kasuje, to jakby napiwki sobie bierze z tego. Jestem jakby ciekaw, nie? Jak to działa. Na razie gites. Nic się jeszcze nie skończyło? Wychodzi na to, że jeszcze nie. Te odgłosy, nie? Szaszłyków nie mam podwójnych, więc nic z tym, widzowie, nie zrobimy, nie? Nie mamy szaszłyków podwójnych. Kepsa mamy razy dwa. I tu widzę, że znowu pani idzie po donera. Czyli ten doner się chyba jako pierwszy skończy, bo go wprowadziliśmy. Czyli ludzie nowość najczęściej kupują. Nie, jeszcze doner się nie skończył. A tu znowu gościu po frytki idzie. To tą panią już cykniemy. Ja pierdzielę. Ty tam myj może. A tam się jakiś kwadracik pojawił. Nie wiem, co to. Są jeszcze frytki? Są jeszcze frytki. O, następna idzie po donera. Czyli teraz donera możemy już podgrzewać, bo... Teraz możemy donera podgrzewać, bo się skończy. Widzicie, jak wyczułem? To się, moi drodzy, nazywa wyczucie. Tu ktoś po pierś z kurczaka idzie. O, już idzie ktoś po... A nie, to idzie po zwykłego kebaba ten ktoś. Tylko czemu to się tak długo grzeje? Ja tu donera muszę dostawiać. Jeszcze jest jasno, to możemy dokładać. Doner kebab. Tu jest ok, nic nie brakuje. Dobra. Widzicie, jak fajnie? W tym czasie to ja mogę zrobić, bo żeby nie było, że nam zabraknie talerzy. Dobrze, że tych zup jednak nie zrobiłem przecież, bo to by można by, słuchajcie, oszaleć jeszcze te zupy. Gdybym miał te zupy jeszcze robić. Skończyły się utka. Masz ci los, no. Tego się nie spodziewałem, że utka się skończą. I coś jeszcze? Steak się skończył. A mamy steaka? Mamy steaka, dobra. Jeszcze jasno za oknem, to możemy, wiecie. Póki jasno za oknem, to możemy... robotę robić. No dalej, 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 bo nie ma czasu. Utka z kurczaka, gdzie one są? Podaj. Zbyt pikantne. No trudno, no. Tam zbyt pikantne, no. Trochę ostre, że tam 1 gram papryki więcej dałem ostrej. Nie wiem, nie marudźcie. Widzicie, gość już po stejka czeka. 2 gości za stejkiem. 3 gości za stejkiem. Jakie... Widzicie, jaka ta gra jest złośliwa? Ta gra jest strasznie złośliwa. Mikrofala strasznie wolno działa. No dalej! Bo 3 gości za stejkami czeka. Już, kurde. Jak to długo, to trzeba piec. Już. Chwila, już wam podaję. Macie, proszę, smacznego, klienci drodzy.
Ja pierdzielę, ale mnie wkurzają, słuchajcie. Ta mikrofala tak długo. No, już idą po stejka. No i dobrze. No i dobrze. Coś jeszcze? Dla kogoś? Tu się coś skończyło. To był ten kebab chyba... Chyba zwykły kebab to był, czy kebab z tymi chyba. Ryzykujemy, podajemy, widzowie. Nie, to ten kebab mamy chyba. A to jest jeszcze coś innego. Kurde. Kebab z pomidorami. Zwykły kebab się skończył, a nie z pomidorami. Źle. Tu. Ten kebab się skończył. Więcej już nic nie mamy. Jedynie frytki, jakby sobie ktoś życzył, ale akurat chyba ktoś właśnie idzie po frytki. Ale nie wiem, czy na koniec. Już się ciemno robi, więc nie wiem, czy jest sens frytki dokładać. Chyba, że ktoś... Co, gościu, już się stejki znowu skończyły, ale numer, widzowie. Zobaczcie, znowu stejki ludzie chcą. Znowu ludzie chcą stejki. Ale zapierdziel wam powiem. Gruby zapierdziel, widzowie. Nie wiem, włożę tego kebaba. Zwykły kebab, podaj. A ta nie sprząta, kurde, bałaganiara jedna. A gdzie jest kosz na śmieci? Zapomniałem, że przestawiłem kosz na śmieci. Ja pierdziele, widzowie, jaki ruch. Patrzcie, nie nadążam kasować. O, już się nawet... Nie mieszczą się, słuchajcie. Ej, to nasza kelnerka też nie nadąża kasować. Czy wy to widzicie? Nasza kelnerka nie nadąża kasować ludzi. Patrzcie, ja muszę jej pomagać. A jedzenie się tylko kończy. No ale już jest koniec dnia, no to już nie będziemy jedzenia dokładali. No nie ma szans. Bez sensu taka robota, żebym dokładał. Niech biorą to, co mają. Zobaczcie, do zlewu muszę, bo już się zapełniła cała miska. Widzowie, ruch jak w Paryżu na wsi. Nie wiem, my chyba z 10 tysięcy obrotu zrobiliśmy. Trzeba pomyśleć o nowej restauracji. O jeszcze jednym kelnerze chyba. Jak mi się wydaje, że musi być jeszcze jeden kelner, bo ta jedna gałganica nie ogarnie. Widzicie? Ta jedna nie ogarnie tego wszystkiego. Za dużo. Ja pierdzielę. No nie, już jest koniec dnia, więc nie będziemy, widzowie, ten. Jest koniec dnia, więc już nie będziemy... kombinowali. A to co, ja mam za nią to myć teraz? Bo ona... O, zobaczcie, ona się zablokowała, bo... Z talerzami się zablokowała, bo jest pełna ta... Pełna miska. Zamiast tu przyjść... Umyć... To się zablokowała i chyba się odwiesi dopiero jak... Ale powiem wam, że szybko levele teraz biliśmy, natomiast no... Jest młyn, nie? I na pewno już... Chciałbym w następnym odcinku wziąć, pomyśleć o tej restauracji kolejnej albo dobić do tych 50 tysięcy, bo powiem wam szczerze, że słabo to widzę, nie? Żeby... Że tutaj już się nie pomieścimy, tu nie ma szans. O, idzie, widzicie? Teraz dopiero idzie. Tu, moi drodzy, po prostu nie ma szans, żadnych szans na to, żeby się pomieścić. Ja tu nie widzę, jak jeszcze te zupy byśmy mieli zrobić, pewnie nam się kolejne posiłki odblokują. Ja, widzowie, tego kompletnie nie widzę, nie? Mówię, minus taki, co dla mnie, że tylko można, zobaczcie, zrobić podnieś. Bierzemy pusty talerz i szkoda, że my nie mamy takiej możliwości, że to bierzemy, co zostało i po prostu dajemy do lodówki, nie? To jest taki minus, niestety. Ale syf, moi drodzy, nasyfili mi w restauracji strasznie ludziska. Pozostawiałem jakieś talerze w pośpiechu. Ta niech sobie myje. Jej tu dorzucimy zaraz. Niech myje wszystko. Zobaczcie, tyle, że się nie pomieściliśmy, nie? Dobra, to też wrzucimy od razu. Dobry patent był z tym, żeby kupować te talerze w takim zapasie, nie? Jak sami widzicie, patent kapitalny. No i dobra, no i co? No i jedzenia chyba nigdzie nie zostawiliśmy, żeby miało spleśnieć. Raczej nic tu nie widzę. Ta nie wiem, gdzie ona tam włazi na zaplecze. Myj, 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 myj. Okej, my idziemy, słuchajcie, podsumować dzień. Ja myślę, że tak, mamy na koncie, ja nie wiem, czy nie zrobiłbym ryzykownej rzeczy,
Tylko czy to można? Ja nie wiem, jak ten wymagane 25 tysięcy na koncie, no ale tu na przykład jest wymagane 10 tysięcy na koncie. A, bo czekajcie, bo może ja muszę zrobić pay, a, bo ja muszę najpierw jeden kredyt spłacić, żeby wziąć kolejny. Okej, moi drodzy, musiałem spłacić jeden kredyt, żeby wziąć kolejny. Czaję, 40 tysięcy, to jeszcze nam troszeczkę brakuje, widzowie. To tak nie do końca z tym kredytem. No nie wiem, myślę, że jedną dniówkę sobie przelecę po prostu, bo tu nie mam wyjścia. Bo też nie będę wam w kółko tego samego pokazywał, no chyba, że coś się fajnego tutaj zadzieje, to wam pokażę. Jedną dniówkę sobie poza odcinkiem przelecę, żeby dobić te 50 tysięcy i wtedy plan jest taki, moi drodzy, jeszcze może po ciemku zobaczycie na koniec. Kurde, nastawiałem, widzicie jaka ciasnota, no już może zróbmy zamknij. Zobaczcie, tutaj mnie kusi, żeby tą nową restaurację, to już by naprawdę miało ręce i nogi, tylko musimy mieć... Restauracja musi być zamknięta. No, tego troszeczkę nie rozumiem. Ej, można tu wejść? Nie, nie można. To znaczy restauracja musi być zamknięta, bo przecież moja restauracja jest zamknięta. Bo w sklepie chyba się tego nie kupuje. Myślę, że to się... No jest closed. Czekajcie, no bo może być tak, że to się gdzieś w sklepie budowlanym kupuje, natomiast ja... Ja tego, powiem szczerze, tutaj nie widzę, nie? Tu są jakieś automaty, no, nowoczesna szafa chłodnicza, ekspres do herbaty, no nie, no, bez przesady, widzowie, bez przesady. Może w wyglądzie zewnętrznym? Nie, no to jakby... A my nie robiliśmy tutaj loga kebaba? Mi się coś tak śniło, że robiliśmy. Widzowie, logo kebaba, takie prestiżowe, no coś mi się tak kojarzy, nie? Że było, ale nie wiem. Może mi się coś pomyliło. Nie, no nie będziemy tu, słuchajcie, szaleć z jakimiś nie wiadomo jakimi rzeczami, z tapetami. Myślę, że na razie też nie, tym bardziej, że nie możemy. Remontu bym tu raczej nie robił. Powiem wam szczerze, pomysł mam taki, że w tej restauracji bym nie robił remontu, nie malował, nie bawił się. Raczej już bym się skupił na tej tam... którą sobie kupimy. No ale 50 tysięcy to jest co robić. Nie wiem, czy ten kredyt 20 tysięcy też jest tak jakby potrzebny. Kurczę, mam mieszane uczucia. Czy nie lepiej to po prostu zarobić bez kredytu, wiecie? Więc chyba kończąc odcinek, drogi widzu, na szczęście w sytuacji, w której wziąłem kredyt i go spłaciłem, to jakby nic nie tracę, nie? Ja myślę, że chyba wolałbym to bez kredytu. Popłaciłem kredyty. Mamy, słuchajcie, 18 400. Zobaczymy, jak nam wyszedł dzień. I według tego będę wiedział, czy jeden, czy dwa dni muszę tu w restauracji spędzić, aby tą kasę jakoś podładować, nie? Żeby było te 50 tysięcy. Zaraz się przekonajmy. Doner kebab w życiu nie sprzedałem, tylko dwóch i z pomidorami też dwóch. Jakby nie rozumiem tych liczb. Trochę jest to takie dla mnie dziwne, bo ja rozumiem, że to jest liczba sztuk, a widzę, że cena rosnąca na pewno. No grillowana wołowina mogła się sprzedać w ilości 7 sztuk, albo i 8 nawet. Więc jakby nie do końca rozumiem te statystyki. Zobaczcie, zarobiliśmy dzisiaj 28 tysięcy złotych. No trochę oczywiście było wydatków na towary, na jedzenie, na te, wiecie, wszystkie rzeczy, które mamy w lodówce, też pikulce. No wiadomo, że a nie, tu kredyt chyba jest zaliczony do tego. Oni tu kredyt do tego zaliczyli. No dobra, widzowie, 40 dań sprzedanych, nie było źle. Co w nowego dnia? Znowu jakiś przepis się odblokował, ale powiem wam szczerze, że ja w tej restauracji to już mam dosyć na razie nowych przepisów. Możemy tylko zajrzeć. Tutaj w banku coś się... Aha, jakieś mam coś zapłacić. No dobra. Słuchajcie, powiem wam szczerze, jeszcze rosół jest i zupa pomidorowa, to pewnie na następny dzień. Kebab z pomidorami. Nie wiem, o co tu chodzi z tymi... Tak jakby ilość sprzedanych, ja to rozumiem, te cyferki. Gwiazdki, no to jakby ocenę klientów chyba dają. Tu możemy kebab z bakłażanem. Czy ja potrzebuję, widzowie, kebab z bakłażanem? Wiem, że musimy, słuchajcie, sprzedać rosół, zaraz wam pokażę. Bo tu było coś takiego... Czy tu coś jeszcze mamy do odblokowania? Nawet nie patrzę, co tu jest, tak że wiecie, ale...
żeby zwykły kebab sprzedaliśmy i cztery rosoły, to możemy zaprosić kolejnego gościa. Słuchajcie, piec elektryczny, no może nam się przydać. Czyli tego gościa trzeba zaprosić. Czyli mój po prostu cel na tą dniówkę, którą zrobię sobie poza odcinkiem, moi drodzy, to mój cel jest właśnie zrobić rosół. I może wiecie co, ja to jakby jak zwykle spauzuję, żebyście nie mieli zbyt długo, bo w planie miałem takie założenie, że odcinki będą tam do 30 paru minut, no ale jak widzicie, jak się dużo dzieje, to się nie da tego przyspieszyć. Słuchajcie, zobaczymy sobie, jak się robi rosół. Niby to jest proste, ale skoro mam te cztery rosoły sprzedać, to oczywiście, że sprzedam i nie musicie patrzeć, jak je sprzedaję, natomiast chciałem wam pokazać, jak gotuję ten rosół, bo może być ciekawie. Nalej do... Cytrynę trzeba kupić, pierś z kurczaka, szaszłyki z kurczaka, plaster cytryny, bulion drobiowy. To my musimy coś tu pokupować. Czekajcie. Czekajcie. Tutaj bulion drobiowy. To było to? No nie wiem. Cztery? Pięć? Nic więcej tu chyba nie ma, co by się odblokowało. Oni nie piszą tu o jakiś... Nadzienie? Nie wiem, co to jest to nadzienie. Dobra, chyba to będzie bulion drobiowy. Dobra, kupujemy bulion drobiowy, ale że cytrynę? Powiem wam szczerze, rosół mi się zdarzyło gotować. Nie mówię, żebym był w nim specjalistą, ale ta cytryna to tak mi tutaj jakoś średnio pasuje do tego. Dobra, zostawmy to w kartonie. Będziemy tam układać. Pierś z kurczaka. Oczywiście mamy w kartoniku, moi drodzy. Pierś z kurczaka razy dwa. O kurde, dwie piersi z kurczaka do rosołu. I cytryna. Do warzywniaka w takim razie. Ja coś znając życie, dlatego wam chcę to wam, widzowie, pokazać, jak będę robił ten rosół, bo znając życie coś spierdzielę, nie? Skoro ja potrafiłem się zagapić i podstawową rzecz spierdzielić, jaką tam... Prędzej marchewkę uważam, że się dodaje do rosołu. Jeszcze bym zrozumiał jakąś cebulę, ale cytrynę, kudźwa. Dziwny ten rosół, taki kosmiczny trochę. No ale dobrze. Jedna cytryna podobna. No zaraz zobaczymy, słuchajcie... A, czyli szaszłyki, czy oni to źle też nazywają, powiem wam szczerze. Nie podoba mi się to troszkę, wiecie? Bo oni nazywają szaszłyki z kurczaka, dla nich to są po prostu, to jest pokrojona pierś z kurczaka. A dla mnie to nie jest jakby szaszłyk, bo szaszłyk to jest coś, co się grilluje. Także oni to też tak niefajnie nazywają, ja potem jakby... No jest to źle trochę przetłumaczone, moim zdaniem. Lepiej by to brzmiało pokrojona pierś z kurczaka. Bo wiadomo, że z jednej piersi są cztery kawałki, no to z dwóch będzie osiem. No to teraz dopiero rozumiem. Dobra, woda. 1-2 litra. No. 1-2 litra. Trafimy czy nie trafimy? No troszeczkę mi się więcej nalało, ale może odparuję. To już niech się grzeje. Pokrój. Pierś z kurczaka. I pokrój cytryna. Żebym cytryny z ziemniakiem nie pomylił, widzowie. Dobra. No to wrzucamy. Cyk. Cyk. I cytryna. Cyk. Szaszłyk z kurczaka, plasterek cytryny razy dwa. No będzie bulion drobiowy. No dobrze, bulion drobiowy. Dobra. Gotuj. Chyba się ugotowało, widzowie. Zostało nadzienie. Ja nie rozumiem z tym nadzieniem teraz, czy to musi się dalej gotować, czy to się musi robić. Wszystko dodałem teoretycznie. Przenieś do miska na zupę nadzienie. Nadzienie to mogę rozumieć, słuchajcie. Ja wam powiem jedno. To jeszcze bym zrozumiał. Uważam, że nadzieniem będzie nic innego jak ten... Jak ta pietruszka. Po prostu, no. Wiem, bo się ostatnio nabrałem trochę z tym. I wlałem wszystko i zmarnowałem, także...
No przypuszczam, że pietruszka widzowie będzie nadzieniem, no. Nie wiem ile. Się tu w sumie nic nie zmienia, nie? Może za dużo już tej pietruszki. Cztery pietruszki. Podawaj na gorąco. No dobrze, no. Aha, menu trzeba stworzyć. I wiecie, minus jest taki, moi drodzy, tego, że zupę nie możemy ten... Zupę nie możemy podgrzać w mikrofali. Temperatura 64%, aby was szlak trafił. Aby was szlak trafił. Przecież tak się starałem. Dobra, to niech się gotuje tu jeszcze raz. Szkoda, że nie można więcej. Dobra, czy nam coś zostało? Ja po prostu dzisiaj zrobię menu z tego, co po prostu mi zostało i tak zrobię sobie dniówkę, że na totalnej, wiecie, wyjebce to zrobię. To, co mi zostało, może kebaba jeszcze zwykłego z tego zrobię, bo mięsa szkoda. Także podamy frytasy. Moi drodzy, będą jeszcze w menu dzisiaj... Dzisiaj będą w menu, tak, no donery się sprzedawały, więc myślę, że donera damy. Jest właśnie ten kebab, bo mamy go w lodówce, no i zwykłego kebaba. I myślę, że na tym naszą sprzedaż, no i frytki też, bo wiadomo, że je właśnie gotujemy. No dobra, może im zrobię antrykot, bo ostatnio się ładnie sprzedawał. I to wszystko, moi drodzy. I to wszystko, co im zrobię. Niech dzisiaj mają mniej... I zobaczymy, czy im to też będzie smakowało. Okej. Okay. No dobra, widzowie. No ja mam cztery rosoły zadanie sprzedać. To wiecie, że to zrobię. Także ja się tu pobawię i widzimy się w następnym odcinku, bo myślę, że tutaj nie jest to nic istotnego. Zobaczymy, czy w następnym odcinku uda nam się zaprosić tego gałgana, którego mamy zaprosić. Ja już postaram się to tak ogarnąć, żeby on już w następnym odcinku po prostu do nas przyjechał. No i co? I widzimy się właśnie, moi drodzy, w następnym odcinku. I oczywiście gorąca prośba, drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. A ja... Aha, jest pomidor, to nie wiem, co mu się nie podoba. A olać to, tam sprzedajemy wybrakowane, będziemy się przejmować, widzowie, nie? Także ja tutaj sobie działam, żeby wiecie, to jakoś... funkcjonowało, a tak, no i głównie chodzi o sprzedaż tego rosołku, także do zobaczenia, drogi widzu, w następnym odcinku, trzymaj się, cześć!